Efekt sieci. Witam w kolejnym odcinku Efektu sieci. Dziś odcinku wyjątkowym, bo moim gościem, a właściwie dwiema gościniami są znakomite badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELAB UW i profesor Renata Włoch, koordynatorka DELABu. Jedna ekonomistka, jedna socjolożka. Witajcie dziewczyny. Cześć. Cześć. Ale zacząć musimy od tego, że poza dyscyplinami, które wprowadziłam, jesteście też wspólnie autorkami wiekopomnego dzieła. Książki, która wyszła chwilę przed epidemią koronawirusa. Książki pod tytułem Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Ważne jest chyba to, żeby podkreślić, że ta książka jest w otwartym dostępie. Bezpłatnie w całości dostępna online na stronie DELABu między innymi, więc zachęcamy wszystkich zainteresowanych do tego, żeby potem książkę sięgnęli. Książkę napisałyście jeszcze przed pandemią. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że tak szybko zyska aktualność. Ale właściwie jesteśmy już po półtora miesiąca, po dwóch miesiącach, kiedy ta transformacja cyfrowa na naszych oczach gwałtownie przyspieszyła i gwałtownie przenieśliśmy naszą aktywność do sieci. Można powiedzieć, że zdarzyło się to i wydarza się cały czas na naszych oczach, to co przewidziałyście w książce. I mamy pierwszą sytuację, w której możemy powiedzieć sprawdzam. I moje pytanie do Kasi będzie takie, co z tego, co przewidziałyście w książce, z tych procesów, które opisałyście w ramach transformacji cyfrowej, rzeczywiście sprawdziło się i dzisiaj obserwujemy tego efekty w codziennym życiu wymuszonym przez pandemię koronawirusa. Co udało wam się trafnie przewidzieć? Znaczy, przede wszystkim widzimy, że zmienia się środowisko pracy i zmienia się środowisko nauczania. To znaczy, po pierwsze my przechodzimy na tą pracę zdalną masowo, czyli wszędzie tam, gdzie firmy mogły to wykorzystać, technologie, tam wprowadzały bezpieczną dla pracowników pracę zdalną i w związku z czym obserwujemy taki boom tych wszystkich rozwiązań do komunikowania się, jak Zoomy, Meety, Teachy i tak dalej. Przy czym też jeszcze rozwijają się wszystkie takie rozwiązania do dzielenia się wiedzą, do wspólnego udziału w projektach i tak dalej. No właśnie, to szkoła i uczelnie też zostały zmuszone do tego, żeby przejść online, więc widzimy, jak wszystkie jednostki edukacyjne starają się wprowadzić to zdalne nauczanie i świadczyć usługi w ten sposób dla swoich studentów, dla swoich uczniów. Widzimy, jak też wszelkie usługi w ogóle muszą się wykazać dużą kreatywnością, jak firmy eventowe zaczynają organizować webinaria, jak siłownie i jogini zaczynają nagrywać ćwiczenia, jak terapeuci wykorzystują oprogramowanie do tego, żeby na przykład ćwiczyć wymowę z dziećmi. No mój osteopata na przykład to nie tyle akurat zaczął zdalnie prowadzić terapię, co zaczął prowadzić kursy online i to mu się świetnie idzie, więc też takie przypadki, w ogóle zmiany, można powiedzieć, profilu działalności następują. Czy naprawdę firmy wykazują się bardzo dużą kreatywnością. No i oczywiście widzimy rozwój telemedycyny od stosowania recepty, która weszła na szczęście przed koronawirusem, po konsultacje zdalne. I generalnie widzimy też, że jest to możliwe, żebyśmy za chwileczkę mogli się sami leczyć, znaczy przynajmniej badać, diagnozować i tylko konsultować z lekarzem. No i też oczywiście widzimy rozwój tych wszystkich narzędzi, które mają mierzyć kondycję zdrowotną człowieka. No i cała dyskusja wokół tego powstaje, jaki w ogóle jest, na ile to możemy sobie pozwolić, żeby te narzędzia inwigilowały nas w szpitalach czy też w centrach handlowych. No i oczywiście wzrost konsumpcji cyfrowej, czyli rozrywka przez internet. Mówisz o aspektach gospodarczych, ale też pokazujesz, że w centrum tego wszystkiego jest człowiek. Renato, a z twojej perspektywy socjologa, co takiego dzieje się z naszym społeczeństwem? Co przewidziałyście w książce? Ja bym zaczęła od tytułu naszej książki, bo my pisałyśmy o gospodarce cyfrowej. Podtytuł naszej książki brzmiał, jak nowe technologie zmieniają świat. Ale to wcale nie jest o tym. W tym sensie transformacja cyfrowa wbrew pozorom wcale nie jest o technologiach. Ja bym raczej powiedziała, że te technologie są warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym i to teraz widzimy jak w soczewce. Technologie są nam potrzebne, internet jako infrastruktura wspierająca jest potrzebna, ale nie będzie transformacji cyfrowej bez zmiany postaw, bez wypracowania takich praktyk życia codziennego i życia zawodowego, które sprawią, że jesteśmy w stanie pracować z technologią. Nie będzie transformacji cyfrowej bez nowych kompetencji, dzięki którym będziemy potrafili wykorzystywać potencjał tych technologii.
nie będzie transformacji cyfrowej bez zmiany organizacyjnej i zmiany procesowej. I tu krytyczne znaczenie, i to też widzimy po tych organizacjach, które mamy najbliżej, czyli na przykład po uniwersytecie, ma cyfrowe przywództwo, czyli przywództwo, które rozumie, dlaczego zmiana jest konieczna, przywództwo, które rozumie właśnie, że technologia jest wtórna, a podstawowym przedmiotem zmiany są ludzkie postawy, ludzkie nastawienia i ludzkie kompetencje. Mówicie tak trochę w trybie, jakby to powinno wyglądać, ale dziś właściwie po tych 2 miesiącach już trochę wiemy, co wyszło, i powiedziałyście o kilku aspektach zmiany, o tym przejściu do przestrzeni online, która rzeczywiście wydarzyła się, no bo trochę nie mieliśmy wyjścia, a trochę był to odpowiedni moment. A co waszym zdaniem nie wyszło? Znaczy, który aspekt tej transformacji przyspieszonej, takiej trochę wymuszonej, które dzieją się na naszych oczach, nie poszły tak, jak mogłyby pójść, albo w którym miejscu nie udało nam się przystosować do tej zmiany odpowiednio szybko? Kasiu. Generalnie przez to, że ta transformacja była taka szybka i z dnia na dzień, no to rzecz jasna ona jest troszeczkę mniej zaplanowana i nam się zawsze wydawało, że właśnie jeżeli przeprowadzona będzie taka transformacja cyfrowa z gospodarki, przedsiębiorstw, kapitału ludzkiego, czyli pracowników, no to ona będzie bardziej zaplanowana i właśnie będzie w oparciu o tą strategię. Natomiast teraz widzimy, że to przejście jest bardziej takie ad hocowe i ono odzwierciedla bardziej te procesy, które my mamy w rzeczywistości, w wirtualu, ale nie jest to właściwa droga. Więc to jest niewątpliwie coś, czego myśmy tak naprawdę tak ad hocowego ruchu nie przewidziałyśmy. Natomiast to będzie bardzo ciekawe popatrzeć, co się zadzieje już po uspokojeniu się, po pandemii, kiedy firmy faktycznie zaczną wyciągać wnioski z tego procesu i w sposób zaplanowany, właśnie strategiczny, przejdą już na tą właściwą transformację. Ale co jest ważne, no to jest na pewno, że nastąpiło niewątpliwie takie właśnie to, co powiedziała też Renata, co jest bardzo ważna zmiana postawy, takie zrozumienie, że my tak naprawdę potrafimy obcować i potrafimy wykorzystywać tą technologię, czego nie było przed pandemią. I tego też nie przewidziałyśmy, że tak szybko te postawy mogą się zmienić. Czyli można powiedzieć, że ten skok na głęboką wodę, trochę wymuszony i właściwie niekoniecznie z naszej dobrej woli wynikający, ale taki przymusowy skok na tych kilkaset metrów nieznanego okazał się dla społeczeństwa też takim szokiem, ale i może szansą na to, żeby szybciej dojrzeć do tej zmiany cyfrowej. Czy to jest tak, że rzeczywiście zmuszeni do zmiany pokazaliśmy, że jednak jesteśmy w stanie się przekształcić czy jakoś przystosować do nowych warunków? Renata, jak byś to powiedziała? Znowu, ja bym powiedziała, że okazała się nie taka trudna dla nas, bo widzimy, że jakby my szybko jesteśmy w stanie, te technologie w tym momencie mają na tyle przyjazne interfejsy, że my bardzo szybko jesteśmy się w stanie nauczyć no właśnie obsługi Zooma, czy obsługi nawet jakichś bardziej złożonych narzędzi do zdalnej pracy, czy zdalnej komunikacji, czy zdalnej edukacji. Natomiast to, co jest tą najbardziej istotną zmianą, co kieruje nas w stronę nowej gospodarki, nowego społeczeństwa, co sprawia, że ta transformacja cyfrowa naprawdę ma ciężar gatunkowy, to jest przede wszystkim nasilenie 2 powiązanych ze sobą procesów. Procesu datafikacji i procesu platformizacji. I z całą pewnością te rozmaite rozwiązania, które się teraz tworzą we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, które powodują, że szybciej zbieramy dane, szybciej te dane przetwarzamy, ale też szybciej wdrażamy wykorzystanie rozmaitych rozwiązań opartych na tych danych. Wystarczy wspomnieć chociażby o tych aplikacjach, które mają nam pomagać, no mówiąc wprost, śledzić osoby, które mogą roznosić koronawirusa w społeczeństwie, ale też o wielu innych aplikacjach, na przykład do sprawdzania efektywności pracowników pracujących zdalnie. To wszystko sprawi, że my będziemy w tym momencie operować na morzach danych, znacznie większych niż przed epidemią koronawirusa, że firmy będą miały dostęp do tych danych i też z całą pewnością będziemy mogli zauważyć tworzenie się nowych rozwiązań biznesowych, nowych modeli biznesowych, ale też miejmy nadzieję, że po te dane w sposób mądry i zrównoważony sięgną instytucje publiczne, które też będą wypracowywać nowe
e-usługi, ogólnie usługi publiczne, które będą spersonalizowane, dostosowane do potrzeb obywateli właśnie w oparciu o dane. Patrząc na te zmiany, które się teraz toczą, gromadzimy dane, a czy sądzisz, że w krótkim czasie będziemy wiedzieć, co z tymi wszystkimi danymi robić? Czy będziemy gotowi na to, żeby te dane analizować i żeby rzeczywiście służyły one społeczeństwu i ludziom? Czy to jest na razie póki co gromadzenie danych dla gromadzenia tych danych? No, te big techy, niewątpliwie, które gromadzą jeszcze więcej danych niż wcześniej, no na pewno wiedzą, jak z tego zrobić użytek. Natomiast jeżeli chodzi o inne instytucje, które nie mają takiego doświadczenia, to tutaj mam nadzieję, że nawiąże się współpraca z uczelniami i dzięki temu wszyscy zrobimy ten wysiłek i będziemy mogli dokładnie zbadać, co się zadziało, jak myśmy działali i w czym odnieśliśmy sukces, co się udało i co powinniśmy w tej sferze wirtualnej rozwijać. A czego nie przewidziałyście? Co was zaskoczyło, patrząc na te pierwsze 2 miesiące i można powiedzieć takie pierwsze mini podsumowanie waszych prognoz zawartych w książce i tego, co wydarzyło się na naszych oczach? Co przeskoczyło i przerosło nasze oczekiwania? Znaczy, dla mnie to tak naprawdę jest zaskakujące najbardziej, jest to, że myśmy się zdecydowali w Europie wprowadzać programy czy aplikacje do inwigilowania obywateli. To znaczy, nigdy do tej pory nie myślałam, że to nastąpi, w szczególności po tym RODO, tak? Jak od kiedy w ogóle powiedzieliśmy sobie, że jedną z wartości europejskich jest właśnie to są te dane osobowe i to jest ta wolność. Nagle się okazuje, że przychodzi pandemia i mamy zgodę na to, żeby również tego typu rozwiązania w Europie wprowadzać. Renata, a co zaskoczyło ciebie? Ja się zgodzę z Kasią. To było tak, że ostatnio pisano bardzo wiele o rozwoju właśnie tego kapitalizmu nadzoru w odniesieniu do książki Szyszany Zubow. Pisano o etatyzmie nadzoru, ale raczej w kontekście no właśnie tego, co się rozwijało w Chinach. Natomiast w tym momencie widzimy, że to rozproszone ryzyko, to już mówiąc bardzo socjologicznie, z którym my mamy do czynienia, sprawia, że państwa w momencie, kiedy mają taką możliwość, również szybko chwytają się właśnie tych technologicznych rozwiązań, które pozwalają kontrolować obywateli. I ja również mam w sobie dość sporą obawę co do tego, czy ta władza raz oddana, ta wiedza, która przerodzi się we władzę na temat nas samych w oparciu o dane, ta daleko posunięta datafikacja wszystkich obszarów naszego życia, czy ona zostanie łatwo oddana przez państwo? Czyli wizja takiego zagrożenia, no właściwie naszej suwerenności jako obywateli, też takiego poczucia bezpieczeństwa i wolności, bo skoro można śledzić nasze kroki, być może w niedalekiej przyszłości będzie też można śledzić więcej naszych aktywności. I właściwie, dziewczyny, ostatnie pytanie na koniec, bo mówimy o transformacji cyfrowej, mówimy o tym, co się dzieje, co się dopiero zadzieje, ale już macie pierwsze wnioski i obserwacje na ten temat. I pytanie takie zbierające to, co do tej pory powiedziałyście, zestawiające trochę z książką, którą napisałyście, o to, czy to, co się wydarzyło teraz, trochę przymusowo, trochę z naszej woli, ale raczej bardziej z przymusu, czy to jest taka prawdziwa transformacja cyfrowa z prawdziwego zdarzenia, jaką prognozowałyście jeszcze te 2 miesiące temu, czy to, co się dzisiaj wydarzyło, jest tą właśnie dojrzałą transformacją waszym zdaniem i czy będą z tego takie skutki, jakie przewidywałyście w swojej książce? No, możemy sobie zadać pytanie, czym jest prawdziwa transformacja cyfrowa i jak zachodzi zmiana społeczna, ale może nie starczy nam kilku godzin, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I odpowiem z innej strony, to znaczy z całą pewnością mamy do czynienia z przyspieszeniem transformacji cyfrowej. Z całą pewnością będziemy mieli do czynienia jeszcze przez co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście miesięcy z zmianą rozmaitych praktyk konsumpcyjnych, co też doprowadzi do, tak jak mówiłam wcześniej, zmiany funkcjonowania firm i powstawania nowych modeli biznesowych. A to z kolei będzie prowadziło do poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań, również w odniesieniu no właśnie do zarządzania pracą, do sprawdzania efektywności tej pracy, do nawigowania funkcjonowaniem całych organizacji, które być może będą w znacznie większym stopniu pracować zdalnie, do zarządzania danymi w tych organizacjach i tworzeniu no właśnie cyfrowych odwzorowań całych sieci dostaw, już coraz trudniej mówić w tym momencie o łańcuchach dostaw,
a coraz łatwiej nam myśleć o tym w kategoriach sieci dostaw. Więc myślę, że tak, mamy do czynienia w tym momencie z daleko posuniętą transformacją cyfrową i może nie deliberujmy na temat tego, czy ta transformacja jest taką prawdziwą, ładną transformacją cyfrową, jaką wyobrażałyśmy sobie w podręcznikach czy w literaturze przedmiotu, tylko przypatrzmy się, jak dalece te procesy zmiany przekształcają nasze społeczeństwo i gospodarkę. Kasiu, transformacja dogłębna, transformacja cyfrowa, czy bieg przed karetą, pewna fasadowa zmiana, która wydarza się siłą rzeczy? Raczej bieg przed smokiem, chińskim smokiem. To, co obserwujemy moim zdaniem w wielu organizacjach, to jest na razie stosowanie takich technologii, które są z nami już od paru lat, a niektóre od kilkudziesięciu nawet lat. W szczególności te komunikatory, to nie jest nic nowego tak naprawdę. Również te aplikacje do dzielenia się wiedzą, no to one powstały, na przykład typu Slack powstały po, czy Dropbox powstały po 2008 roku, po poprzednim kryzysie. To, co jest tak ważne, jest to, żebyśmy zrozumieli, że to jak w nauczaniu, ta transformacja to nie polega na tym, że my maile przesyłamy dzieciom, w mailach przesyłamy dzieciom PDF-y, tylko to jest zmiana w ogóle systemu, to jest zmiana myślenia o szkole i to jest wzorowanie tej szkoły w cyfrowe, ale nie takie jeden na jeden. Czyli to jest, mamy tą transformację cyfrową, taką prawdziwą, w momencie, kiedy faktycznie mamy wirtualne klasy, kiedy lekcje prowadzimy, kiedy mamy tam tablice wirtualne, kiedy mamy streaming, zadania są interaktywnie na przykład zadawane i śledzenie jest przez nauczyciela, następuje tego, co uczeń robi w tej klasie, czy przy wykonując te zadania, kiedy są te zadania personalizowane na podstawie tych indywidualnych już postępów, kiedy w czasie przerwy uczniowie mogą czatować między sobą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka wtedy prawdziwa transformacja. Na razie mamy po prostu wykorzystanie technologii bardzo powszechne, które jest bardzo potrzebne. No patrząc na tę wizję, którą tutaj roztoczyłaś, to przypominam sobie rozmowę z Wojtkiem Hardym sprzed kilku tygodni o rynku muzycznym i o tym, że w niedalekiej przyszłości nie będziemy chodzić na koncerty, tylko nasze awatary będą na tych koncertach zażywać rozrywki. I ta wizja, nie wiem, czy jest wizją optymistyczną, czy taką defetyczną, ale no, na pewno jest bliska i zapewne z czasem stanie się naszą realną wizją rzeczywistości, a nie tylko prognozą. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Jestem przekonana, że wrócimy do kolejnych diagnoz i kolejnych ocen tego, co dzieje się z naszą transformacją cyfrową, bo jest to główny temat naszej audycji. Serdecznie dziękuję. Moim gościem była dzisiaj profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELABu i profesor Renata Włoch, koordynatorka DELABu. Dziękuję pięknie. Dzięki. Efekt sieci.